Dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Sham32, to jest kolejny odcinek z Sprinta Oceanu i dzisiaj pójdziemy dalej. Ścigamy tego na puma. Nikoladzego. Okej, dobra, mamy trochę sprzętu, więc możemy się pobawić. Mają maski, więc ja nie wiem jak to z nimi tutaj jest. Nie tak jak bym chciał. Weźmiemy sobie... Nie wiem. Ja. Spieszymy się tu. Okej, udało się złapać. No, my się spróbujemy teraz dostać tutaj. The American is carrying intelligence vital to the safety of our nation. His capture or death is our only alternative. Down. Footsteps. Normalnie tak. Ja mam pewien pomysł. To nie może się udać. The American is carrying intelligence vital to the safety of our nation. His capture or death is a... Co za debil. Czemu tego nie przeskoczysz? Nie przeskoczę. Po co?
Przecież tutaj też nie wszystko widać. Trzeba coś inaczej to myśleć. Tylko jak? Paralizę. Chyba innego wyjścia nie mamy. Szybko odwraca, więc nie damy tak rady go załatwić po cichu. Strzałem broni też nie damy rady. Więc musimy sparaliżować. Dobra, schowam się tutaj. Ci dwaj raczej się nie będą czepiać ani nic. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. The American is carrying intelligence vital to the safety of our nation. His capture or death is our highest imperative. Dobra. Dobra, tak. Co tu mamy? Let me be as clear as possible. Snipe Nicolads from there. Do it now. Don't miss. You probably won't get a second chance at this. Skoro tak mówisz. Gdzie on jest? Sam z tej strony, nie? There's something there. Sharp work, Fisher. It's time to get scarce. That data you're carrying is the last of it. The last of what? I want it. Nicolás's threat against the US. Our highest priority right now is keeping what you're carrying out of enemy hands. The Osprey's waiting. Shot fired in Kristavi's office. What's Kristavi's status? Cover President Kristavi. Get the president to a secure location. Assassin in the palace. I need all men. Multiple shooters. Direct order from President Kristavi. Find the assassin. Don't let the shooter leave the palace. Lethal force. The assassin is top priority. Where's Nicolás? Who's guarding Nicolás? Unconfirmed report that Nicolás has been shot. Nicolás is dead. Repeat. Nicolás is down. Find the assassin! No, okej. Więc załatwiliśmy Nicoladza. W razie wynosimy się stąd. Ładnie.
I have a cord. I found. Geniusza. Jeden za drugim. Dobra, chyba czysto. To tu nic wartego. Magii. Weźmy ich gdzieś na bok. Niech będzie tutaj. Byle na środku nie śnieg. Byłem jak na swoje lata, ta gra dosyć ładnie wygląda. No ale wszędzie jest ciemno, nie? Co tu macie? Ryż. To se miejcie ryż. Chyba nic tutaj nie mam do załatwienia. All troops to full sweep for the American spy. He must be captured or killed at any cost. Dobra. Tutaj widzę gości. Widzę kolejny. Skrał! Nie tak to miało wyglądać. Jakoś by trzeba było się inaczej wydostać. Tamten by nie damy rady. Ale może ten by damy radę. Się dostali tam na górę. Albo na szafę tutaj. I have a corpse here. Chyba nie szło tego jakoś inaczej wykonać.
pracy. Leczek żadnych nie mieliście. A, tutaj jest ten. To miejsce, dobra. No okej, nie ma żadnej kadrzenki, jak nic. Pałac prezydencki w stolicy Cruz. Informacje zdobyte w pałacu prezydenckim pozwoliły zidentyfikować Arkę jako burzący ładunek atomowy specjalnego przeznaczenia. Arka była już umieszczona w okolicach Waszyngtonu, co pozwoliło uznać koledzego za wroga niebezpieczeństwa narodu amerykańskiego. Na mocy piątej wolności zagrożenie to zostało zneutralizowane. Okej. An 8-story apartment building and surrounding 4 blocks in Hope Gate, Maryland were evacuated today by the National Guard. Authorities cited a gas leak as the reason for the evacuation, stressing that today's events had no relation whatsoever to Combain Nicolats or the Georgian information crisis. Hope Gate, less than half an hour from downtown Washington, D.C., will... Since the recovery and confirmed identity of President Combain Nicolats' corpse 5 days ago, palace guards fatally shot President Nicolats in the midst of what appears to have been an attempted ousting of acting President Varlam Krastavi. In a press conference this morning, U.S. President Bowers lauded the American people for their courage. We were injured. We stumbled. But we did not fall. The world knows no hardship or terror that American tenacity cannot overcome. The world knows no problem that American ingenuity cannot solve. And so I extend my deepest admiration to every U.S. citizen of the world, to every civilian and every soldier standing firm against the terror and tyrannies of wicked men. History will not forget your resolve. History will not forget your resolve. Dad, what's going on? You haven't laughed since the Reagan administration. It's nothing. Forget about it. We have kept the bright flame of American freedom burning throughout the world. May God clear our vision and strengthen our minds for the work to come. And may God bless America. You're not leaving again, are you, Dad? Hello, Lambert. Okay, napisy końcowe.
Okej, memo główne. Nie chciałem się przekrzykiwać przez to, bo dosyć głośna była ta muzyka w napisach końcowych, których połowy nie było widać, tak samo jak cutscenek w tych wszystkich. Co strasznie denerwowało, bo zdarzało się niestety, chociaż akurat bardzo rzadko, ale zdarzały się takie sytuacje, w których nie szło czegoś przeczytać, tylko trzeba było słuchać, bo napisy się nie pojawiły, bo był czarny ekran po prostu, tak mrugało. No ale cóż, na szczęście nie było tego dużo, bo jak się zmieniały napisy, to jakoś tak się udawało, że jednak na chwilę się włączył ten ekran, można było sobie zobaczyć. Ale tak, skończyliśmy Splinter Cella, chociaż włączę profil, zobaczę poziomy. To jeszcze to są dwa poziomy, których nie przeszliśmy, bo to jest ten poziom, który teraz graliśmy. Tak mi się wydaje. Albo to. Albo ten poziom, albo ten poziom graliśmy teraz. Więc albo zostają jeszcze dwa poziomy, albo trzy. Nie wiem, czy są jakieś dodatkowe poziomy, czy coś. Nie wiem, zobaczymy. Jeśli są to pewnie jakieś dodatkowe poziomy, albo coś, sobie w takim razie pewnie je wykonamy jako takie dodatkowe odcinki już poza grą. No a później weźmiemy się za następną część. Więc dziękuję wam za oglądanie, jestem Shalb32, to był Splinter Cell. Zapraszam do innych serii w ogóle. No i do tych chyba dodatkowych jakichś misji. Trzymajcie się. Cześć.